Klik. Atmazik. O! Atmazik, patrz, masz futrzaste rogi. Futrzaste rogi Patmaza. Dobra, zium. O! Dobra. Hej. Czy ktoś wyskoczył z Venta? Okay. Co tam, Nexe? Czy ktoś wyskoczył z Venta? 3, 2, 1, czekajcie, dobra, no. Nie rób jej tak. Ale serio, okay. Zwentowała w labie. Dobra, czekaj, Nexe, a ktoś był jeszcze na adminie? No ja byłem na adminie przed chwilą. I widziałeś, że ktoś zwentował? I Bloody był jeszcze. Wiesz co, nie zwróciłem uwagi, bo ja tylko na chwilę zajrzałem, były osoby w elektryku, labie. Tak, tylko ja sobie tylko na chwilę zajrzeliśmy. Nexe, moja odpowiedź, nie wentowałam się, to nie ja, to nie jesteś też ty, Nexe, w takim razie. Nexe, jeszcze kontekst i na jakiej podstawie? No, najprawdopodobniej... Widział nick przez ścianę. Najprawdopodobniej widziałem nick przez ścianę, który przeskakiwał, jakby wentowała. Przepraszam, że używam buga, nie wiedziałem. A gdzie? W którym miejscu? No to rzeczywiście, no, z taką wiedzą to nie da się tego ignorować. No, ale rzeczywiście... Macie rację. Nexe, jeżeli chcesz, możesz mnie wyrzucić. Ale ja zwotowałem już, to czemu to nie mówisz? No mam nadzieję, że po prostu potem obejrzysz tego klipa z tego, jak to wyglądało mnie. No ale to jest prawda też, bo w labie wybiegłaś. Tak, bo byłam w labie od początku rundy. Dzisiaj z Bukim też miałem ten problem. Byłam w labie od początku rundy. Nie wyszłam z niego. Ale to pewnie ja. Ortis ten dłużej czekał, na Ortisa mogę łatwo zwalić winę. Oddaję się. Ja nie wiem, czy to jest spadka, ale zagłosowałem za ostatnią grę. Jest spadka. A, to okej. Okay. Tak, to jestem ja. Zdecydowanie. To macie już tylko jednego impostora, to łatwo. Jeszcze to przegramy. Swipe karta. Będzie 1 na 8 robi. 1 na 9. Essa doświadczone. Bardzo śmieszne jest to, że Nexe za każdym razem, kiedy rzeczywiście jestem impostorem, sobie żartuje, że Mandzio sobie robi 1 na 8. Zawsze, kiedy jestem impostorem. Nigdy normalnie, ale zawsze, kiedy jestem impostorem. To jest kipot rakietą? Czy tak. Nie? A, dobra. No my byliśmy we trójkę na rakiecie tak, i myślałem, tak, że to ty, a ty pewnie myślisz, że to ja. Nie, nawet nie pomyślałem, że to ty, bo ledwo skończyłem rakietę. Dosłownie, no ja tak i samo. Biegałem. Więc... Ja proponuję skipa i robimy taski, jest jeden impostor. No już tak wydaje. Ale nie idziemy do tego po tym... Nie chcemy podyskutować, czy to no właśnie, jest taki movement. Właśnie. No ja byłem z Ortisem na wsią na rakiecie i ktoś przy nas zabił na zgaszonym świetle. Żaden z was nie odbiegł, a nawet na sekundę, bo ta rakieta jest tak, że da się zobaczyć, czy ktoś odbiegł od was, czy nie. Nie. No dobra, no to dobra. Nie, no w trójkę jest... byliśmy, tak, w trójkę byliśmy i dobra, no po prostu to leży troszeczkę dalej od rakiety. Patmas, Ortis. No ja teraz odbiegam. Ja byłem teraz na weaponsach i na początku biegłem z juniorem, gdzie on widział, że wskręciłem weaponsy. Okej. Okay. No, coś takiego było. Ja dobra. Jestem, ja odbiegam teraz od kabelków tam przy wencie w laboratorium. Odbiegam od kabelków i Patmas biegnie w lewo do tych kabelków albo do Venta, a ja odbiegam. I jest ja, nie padły na zgaszonym świetle, co? Nie padły dwa fragi, by the way, Nexer żył w poprzednim. Nie, no jeden chyba. A nie Nexer żył przez sześć. Czekaj. Poczekaj, to kto to powiedział, że czekaj, ten... przy pierwszym głosowaniu to Junior wpadka zasugerował, żeby zeskipować, ale nie, Junior raczej by nie zasugerował w ten sposób. No poleciała wpadka i teraz Nexer poleciał jeszcze znawczo. No właśnie. Czyli wtedy, jak padł Nexer, to jeszcze Nexer padł. A no właśnie, czyli jest dwóch, czyli wpadka nie była. Dlaczego dajesz fake info, Junior? Ja daję fake info, czy ty mówisz? Powiedziałeś, żeby skipować, bo jest tylko jeden impostor. No też tak, no, proszę, na samym starcie. Pewni, no tak, okej. No tak było na starcie, ktoś jak powiedział właśnie. Dobra, a ktoś wie, gdzie mógł Nexer zginąć? A cooldown by się nie załadował, nawet jakby nie, na początku na przepadła. Nie, jedna osoba nie mogła, nie ma opcji. O kurde. No to mamy problem, panowie. Dobra, i tak... Panterka, dziękuję się za subika, pozdrawiam bardzo serdecznie. Aha, dzięki za wota. Junior tyle razy pod rząd, to... nie ten rekord razem świata! I to ty, Tobiasz, mówisz? No ja od razu po tobie. Hmm. To
to tak. Cóż, sprawa ja wygląda widziałem. Taka. Idę sobie na drzewko zrobić zadanie, nagle wyskakuje Patma z Venta i trzaska Juniora na moich oczach. Bladi, nie byłem pewny, kto skakał do tego Venta, bo właśnie nie zobaczyłem za bardzo koloru, ale dobrze, że powiedziałeś, że to ty. Niestety Patma, ale to jesteś? Wyglądało Ortiz, tak. Ortiz, idę sobie z Juniorem. Zresztą przypominam, że się od samego początku trzymałem z Juniorem i razem się trzymaliśmy. I nagle Patma wyskakuje z Venta i wali Juniora, bo myślał, że są chyba zgaszone światło, a ktoś musiał je w tej chwili... Tak, zresztą, chyba strasznie, myślał. Strasznie głupie jest zabicie Juniora w ogóle, tak by the way, bo Junior był podejrzany z poprzedniej rundy. Tak, to prawda. I ja aczkolwiek tylko... Patmas tutaj romnął, Patmas jest 100% jednym. Ortiz, ja nie chcę cię podejrzewać, bo nie chcę, żebyś się znowu zdenerwował tutaj. Ja chcę się tylko zapytać, gdzie jesteś. Ponieważ wiem, że Tobiasz i Gluhammer naprawili światło, bo dobiegam teraz do nich. Aktualnie, żeby ci nie skłamać, chyba na się z Office'a nie ruszyłem, bo aktualnie jestem w bardzo głębokim monologu, że tak powiem, zagłębiony, więc... Okej. Powiem ci, że nie wiem, co się w tej rundzie stało. Poważnie. Patmas jest na 100% impostorem. Jestem. Kurde, no bo to jest, sytuacja na słowo. Zastanawiałem się, czy możemy w jakiś sposób wpaść na pomysł, żeby wygłosować trzecią osobę, ale nie wiem, kto może być trzeci. Przypominam, że ja z Juniorem cały czas się trzymałem na początku i nie wiem, dla mnie to też byłby strzał w stopy, żeby zabić teraz Juniora. Nie wiem, po co miałbym to robić. Ja też się zastanawiam, po co Batmas miałby zgłaszać, ewentualnie, żeby ktoś no, go widział. No dlatego, że zobaczył, że ja przy tym stoję i pewnie pierwszy nacisnął no raport. No. Ty powiedziałeś, że wskoczyłem do Venta. Jak bym to zgłosił, kiedy wskoczyłem do Venta? Z Venta, gościu, czy ty aha, mi wyskoczyłem z Venta i rąbnąłeś tak? Juniora, dokładnie. Nie, no jestem w stanie uwierzyć Bladiemu, może się mylę z racji, że wtedy mijałem Patmaza, bieg w stronę Venta właśnie. Był na górze na elektryku, Tobiasz? Patmas. Teraz nie. A, to szkoda. Ja mówię o poprzedniej rundzie, że wtedy się z nim mijałem na tym zgaszonym świetle. A, bo myślałem, że teraz. Ja tylko dlatego go teraz wygłosowałem. A, to szkoda. Na tej podstawie. To zły call. Zły call, Tobiasz. Dobra, elo, miłego wieczoru. Niezły trof, Patka, trzymaj się. Znaczy... Trochę sterowałem to, ale to było słowo versus słowo, a ja miałem... Boże, Patka, jak masz tak grać, to nie graj. No przecież to miłego nie... Ale w jaki sposób ona sterowała? Na 100% potwierdziła, że jest impostorem. Nie potwierdziłam, powiedziałam, że to nie jestem ja, tłumaczę na wsi. Wędkila, no. Dobra, krumejcik. Może być krumejcik, krumejcik nie przeszkadza. Ja czat dzisiaj nie jestem organizatorem planu dnia i nagrywek. W sensie ja dzisiaj nie organizowałem tego, zorganizował to Kucu, za co bardzo ślicznie mu dziękuję, ale ja się nie zajmowałem dzisiaj organizacją tego. Zatem nie pytajcie się mnie, czy ktoś będzie, o której będzie, czy się ktoś nie miał z kim zmienić, ponieważ to nie ja organizuję dzisiaj. Ja też, wiecie, to ja nie chcę robić na zasadzie, że ktoś organizuje, ja się wtrącam i przejmuję stery i się w tego. Nie, nie, nie. Ktoś, jeżeli ktoś się czymś zajmuje, to ja się nie wtrącam i ja mogę tylko ewentualnie dopomóc, ale ja się nie wtrącam w organizowanie tego. Tak chciałem powiedzieć. Zacząłem ten wątek właśnie o tym, że ja oprócz tego, że po prostu... O, czekajcie mi to... 15, by the way. Trochę niepotrzebnie, Mitrix, co zrobiłeś, bo wiesz, że cię nie zauważyłem. A wiesz, że to nie jest tak, że ja zabiłem, tylko po prostu biegłem z Vitalsów. Ja chcę tylko powiedzieć, że Mandzio stał przed zamkniętymi drzwiami laba i ich nie otwierał. No to ty to bardziej nie tym oczyściłeś, Patmas. A gdzie Nexy jest rozwalony? Gdzieś w Medbayu? W adminie, nie, nie w adminie, to co, on się musiał przewentować jakoś. Przewentował się i zginął. Mandzio, przecież my razem byliśmy do Medbaya. No to prawda, i Nexy tam nie, był. Nie, Nexy wybiegał od razu, on coś musiał zrobić w labie, bo jak ja biegałem do laba po lodziku, to od razu zobaczcie, no sprawa jest następująca. Jak robiłem paliwko, to widziałem go. Słuchajcie, no sprawa jest następująca, że wybiegam z dekontaminacji, Mitrix stoi przy ciele, odbiega od ciała, to znaczy od miejsca, gdzie było ciało i podbiega i reportuje. Zatem to nie było tak, że on z Vitalsu przyszedł i zreportował, tylko on już wcześniej tam był. Nie wiem, czy on chciał poszukać tutaj zabójcę, no ale był już tam wcześniej i nie zreportował właśnie, od razu. Bo mi się wydaje, że to był Vent, ale no nie jestem pewien. Ogólnie mogę powiedzieć, że i tak, jedna osoba O2, jedna osoba Elektryk, wszyscy byli lab, jedna osoba w Storage'u. I potem jedna osoba była w specimenie, tak, to był Mandzio mi wybiegł. To jest w Storage'u? A to ja był Junior był w Storage'u. Okej, ja byłem w Elektryku.
Także no jak dla mnie to jest trochę self-report, no tak na 85%. No na moje to jest zero, no bo no, jestem crewmate'em. Ale byście wlezli w tym samym czasie na tego? Ja wychodzę z dekontaminacji, podchodzę do admin stołu i nawet ciała Nexa na samym początku nie zobaczyłem, ale pojawił mi się przycisk report i Mitrix odbiegł od tamtego miejsca, gdzie było ciało i ponownie podbiegł i zreportował. No. Tak, a ja po prostu byłem na adminie, pobiegłem sobie. Trochę ciężko tam o Venta, tego potencjalnego, co też był poruszany. Nie, no ciężko. Jest obok tych biblioteczek Vent i w ofisie. No jest tam. Ten, z którego ja tak lubię korzystać. W sensie do no admin, do tego, rage'u, do medbaya. No, do medbaya. Ale on akurat do medbaya prowadzi, wiesz? On nie prowadzi do storage'u. Ciekawe, 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 ciekawe. No jest duża szansa, że to był self-report, ale to byłby głupi self-report, w sensie... No to byłby niefortunny timing po jego stronie bardzo. To tak jakby on nie zdążył pobiec do Venta, czy coś w tym stylu, nie wiem. Nie wiem co za bardzo sądzić o tym fragu. Ciężko jest mi powiedzieć. Ciężko jest mi powiedzieć, dobra, jest tutaj Mitrix, jest tutaj, dobra, tutaj jest każdy. Bluehammer, Junior, Zaha, Junior, ja. Ja z Juniorem tylko tutaj jesteśmy. I Cookie do nas przybiegł. Dobra. Junior bardzo długo robił te weaponsy, ale może po prostu nie jest tak prędki, jeżeli można go takim nazwać. Batmazik tutaj był. Ktoś tutaj podchodzi i cały czas mnie sprawdza. Ja bym próbował mnie upolować. Oho, ginę. Chyba właśnie... Tak, zostałem skazany na śmierć. Nie, chyba Tobias mnie uratował właśnie. No nie, no ja jestem w stanie uwierzyć w teorię Mandy, że to jest Mitrix, ponieważ teraz wybiegałem z lawa, bo odbierałem probówki i się skanowałem, a w poprzedniej rundzie nie zdążyłem, bo się skończyło. Biegłem na lewą stronę, w stronę elektryka teraz. Taka pozioma linia z lawa do elektryka. W połowie pod tym dropshipem minąłem się z Mitrixem, który idealnie z elektryka z lewej na prawą tak samą poziomą linią biegł. No i otworzyłem drzwi. Tak, otworzyłem drzwi, za drzwiami jest ciało. To znaczy generalnie, jeżeli czyli ciało jest w elektryku, tak? Tak, nie, zaczyna nad elektrykiem, no nie? No to za pierwszymi drzwiami. No ja chciałem jeszcze powiedzieć, że WO2 ze mną zamknięty jest i wydaje mi się, że on jako jedyny jest zamknięty ze mną, Junior. Jeszcze tam chyba ktoś bieg, z nami był. Tam bieg Glu. Jeszcze. Ja jeszcze WO2 jestem właśnie. A jak się Junior zła nas stał? Ja to przyszedłem normalnie. Przecież okay. Z Mandziem i z tobą biegłem całą drogę praktycznie. Generalnie ja trochę Mandzia pilnowałem. Gdzie byłeś wcześniej? Ja cię Glu. No właśnie tak mnie pilnowałeś, Junior, że ja podziękuję za te usługi, jak już jeżeli mogę poprosić. A, no tam cię chyba bo się nie czuję bezpiecznie. Wiesz, kiedy masz ochroniarza, który ma 2 metry szerokości, 2 metry wzrostu i boi się, że skręci kark prędzej tobie, aniżeli komuś innemu. Ale to przez przypadek tylko. To jest w specjalnym roomie. Zadaję pytanie jeszcze raz. No, sorry, ja. Aha, Karigoda. Ja się z Zachą mijałem jakieś 5 sekund temu. Co właśnie... teraz jest w labie? Znaczy nie 5 sekund, temu. Ty, Mitrix, jesteś w specimenie teraz? Nie, ja napisałem, że nie jestem właśnie. Aha, okej, sorry. A gdzie jesteś? Ja jestem nad storage'em. Czy tam wchodzę do laba? Nie, wchodzę do laba, przepraszam. Nie wiem, ja wierzę w teorię Mandzia z pierwszej rundy, bo to jest już drugi sas na Mitrixa. No ja widziałem też. Na mnie pierwszy sas. Możecie to skipnąć, ja zagłosuję. Odbiegałem, no ale no może tam. Ja wierzę Mandziowi z pierwszej rundy, bo to wygląda obvious. No trochę się zaczęło. Pamiętajcie o tym, że w storage'u, który mógł zadawać Sofisa. No jak dla mnie, druga osoba to jest Junior. Junior chciał mnie zabić teraz, ale nie zdążył. Czekał, aż wszyscy wyjdą z O2 i nie udało mu się na czas mnie zabić. Proszę, albo ewentualnie to Junior zabił w elektryku i się zwentował tutaj i wyszedł, bo zbiegał od góry. Jedno i drugie jest tak samo prawdopodobne. No ale generalnie, no ja się nie za bardzo czułem bezpiecznie w objęciach Juniora i przy Juniorze. Ale że Junior piąty raz impostorem? A z drugiej strony jest to możliwe, może rzeczywiście chłop jest piąty raz impostorem. Tutaj powinien być Tobiasz i Tobiasz ze mną biegnie teraz na górę. Jest Gluhammer tutaj, okej. Batmas wybiegł ode mnie.
Tobiasz na dole. Tylko to Tobiasz. O kurwa. Dobra, to dobra, było. dobra. No, niezłe to było, Karibera, zgadza się. Nie, to ja byłem na kamerach. Spokojnie. Nawet jeżeli to Junior zreportował Karigoda i Tobiasz już byli razem obok siebie przez jakiś czas, również ich widziałem, normalnie mieli movement, mogli siebie zabić dawno temu. Jedyna osoba, której absolutnie nigdzie nie widziałem na kamerach, to był Junior. Junior był niewidoczny na kamerach, nie wiem gdzie on byłem był, nie wiem gdzie się chował. Chłop się na czołówę ze mną wjechał. Zderzyliśmy się baniakami. Nie, to nie mógł być Karigoda, to nie mógł Karigoda zabić. Ja skakałem na tych kamerach, to nie mógł Karigoda zabić. A nie pomyślałeś, że właśnie dlatego, że widziałeś ich na kamerach, to chciał pobiec gdzieś dalej, żebyś nie widział ich na kamerach? Ale Karigoda nie mógł wiedzieć, na jakiej ja kamerze byłem. Jeżeli osoby zabił w tej... No przecież kamery się palą. Nie, czekaj, Kremadzio i Kari już na Juniora, tak? No ja zapisałem na Juniora, możecie to wyrównać, możecie to zeskipować, jeżeli chcesz gluchamy. Ja to... Nie mam czasu zabić teraz trzech osób, co ty? No jak nie. Ja widziałem za dużo razy Karigodę, Karigoda był w O2 bardzo, on mógł jednego, nie mógł trochę dwóch killi. Nie mógł zrobić dwóch killi. Nie mógł zrobić dwóch killi. Byłeś z nim cały czas. Tak. Widziałem go przez tak. ostatnie dobre 30-40 sekund. Niemożliwe, że on to mógł zabić. Jedyna alternatywna możliwość, że Gluhammer, ale Gluhammer by nie poszedł na taki killing spree, jeżeli go też widziałem w lapsach, że długo siedział. Stawiam, że wiesz co, są dwa kille w tym w ofisie. I zrobił jednego killa i gardował później. Tak, bo przy samych drzwiach mi odstrzelił od razu tego drugiego. Więc muszą być pozostałe kilometry. No co miałem zrobić? No dostałem sam prawda? Na tyle osób. No tak. Jezu, piąty raz? Co? Jakbyście weszli po jedynkę, to bym was wyrżnął wszystkich. Tak, no cmentarz był. Przepraszam, Junior, ale w ogóle nie byłem przygotowany do tego impostora, nie? Ja jeszcze mogę oddać Junior. Impostora. Jeszcze jak zabiję tam kitu, Nexę, że Junior ma 5 impostorów pod rząd. Jak zabiję tam Nexę, to trochę się przestraszyłem, bo myślałem, że głębiej tam leży. Oni... Ja mogłeś Mandzia zabić w pierwszej rundzie. Ja właśnie tak, mogłem, ale wiesz, on dopiero wybiegał, a ja się nie spodziewałem ciała już tutaj na brzegu. Ja nie wiem, z czego ci oni są dumni, że stosowali mnie za coś, czego ja nie zrobiłem, a wszystkie moje fragi, które ja zrobiłem, to nawet nie wiedzieli, gdzie one były. Z czego oni są dumni? Tobiasz ich rozklepał jak chciał, zero podejrzeń na Tobiasza przez całą grę, skupili się wszyscy na mnie w sumie. No, KGW w sumie, chłopy, trochę XD, trochę sobie przegraliście. Pięknie, Tobiasz. Tobiasz bardzo ładnie impostorem powybijał. Bardzo dobra giera w jego wykonaniu. Dobrze było mieć takiego pomocnika jako impostora. Tobiasz się zajebiście porozkręcał w giereczce. Junior ze mną tutaj chciał wbiec, ale nie wbiegł. Dobra, zrobię sobie od razu aplaudzik, będzie z głowy. Junior otworzył, podbiegnie i czy mnie zabije? Jeżeli mnie nie zabije, to jest niewinny. Ponieważ to jest idealny frag, który mógłby sobie zrobić, zwłaszcza z reaktorem. To jest darmowy frag, z którego Junior nie skorzystał. Zatem jak dla mnie, to czyni go legitnym. Impostor nie przepuszcza tego rodzaju fraga, nigdy. Nigdy nie może on czegoś takiego. Ewentualnie, że miał cooldown gdzieś w pobliżu. To jest jedyna druga możliwość. Mladi przebiegał tutaj. Portis się do mnie przykleił. Dlatego, że jest moim kumplem, czy dlatego, że po prostu się do mnie przykleił? O, po prostu się do mnie przykleił na chwilę, okej. Okay. Gasną światła. Znalezione ciało brązowego Gluhammera, który... Ale to była druga runda. Gluhammer nie żyje od dobrych już 20 sekund. O kurde, to ciekawie mnie... Bardzo nie, ciekawe. Nie za bardzo. Ja nie byłem tak. Może 20 przesadziłem, ale z 10-12 myślę, że tak. Okej, okay. To Nexe musiałeś w takim razie przebiegać, albo straciłeś go zaraz obok siebie. A gdzie było ciało? Ja nie wiem właśnie. Na lewo od Medbaya, przy wejściu do Medbaya. Na lewo od Medbaya? O Jezu, to faktycznie... Czekaj, to czekaj, ja powiem nie. Tak. Czekaj, ja... mogę? No, się ja byłem jako jedyny, nie. Naprawiłem prawy reaktor, nikt tutaj nie poszedł, zrobiłem tam labirynt obok i go tam jeszcze wtedy nie było, jeżeli mówimy o tym samym miejscu, a nie wiem, czy tak, bo ja, chodzi o to, że ja wybiegłem z Medbaya, minąłem ciebie w Medbayu i wybiegłem z Medbaya, ja leciałem specimenem, więc wiem, ja że nie leciałeś jakby razem ze mną, więc od lewej strony musiałeś go albo stracić za sobą, albo nie, się zostawić, ale to byłoby unlucky trochę. Prawy reaktor. No spoko. A ile sekund temu, bo ja zdążyłem z dolnego specimena przebiec, to no myślę, tak że jakieś 15 sekund naprawiłem prawy reaktor, zrobiłem labirynt, potem zrobiłem rakietki, zrobiłem switcha i Zaha, teraz zrobiłem... To tak, reaktor jak został zrobiony, ja byłem potem na Vitasach, nie było jeszcze wtedy ciała. Jak reaktor
został naprawiony, nie było wtedy ciała. Moim zdaniem ciało jest bardziej świeższe, co nie? I tutaj Mandzia trochę skłamał, mówiąc, że ma 20 sekund. Więc ja dlatego dla mnie... Dlatego to na 12. Przesada, chyba. No ale pobiegł ze mną Ortiz i Ortiz też był na Vitalsach i wiedział, że było martwe. Tak, od lewego reaktora trzymamy się z Mandziem za rączkę, bo ja w sumie byłem ciekaw, co Mandzio będzie robił. I trochę go złapałem po tym reaktorze. Znałem po prostu, Mandzio, że jest czysty z tego względu, że po reaktorze byliśmy sami... Ja wam powiem tylko, że to na pewno nie tobiesz. Okej, bo czyli mamy jakieś dueciki fajne. Czekajcie, mamy duet Bloody Wpadka, mamy duet Ortiz, ja byłem Mandzio, tylko wpadką tak, na chwilę, mamy Tobiasz, ja byłem Patmas. Tylko wpadką czyli na chwilę. Czyli to był sam, ja mogę Juniora wypuścić. No, ja, Nexy i Junior. Ale ja no. Przez większość znaczy, no, ja czasu byłem sam. Ja z Tobiaszem pod koniec na odwajki. Grąpacie, pozdrawiam. Ale wydaje mi się, że to nie Bloody, bo raczej tyle czasu byliśmy zamknięci razem, że jakby w sumie był włączony wtedy reaktor, że raczej by mnie mógł dziabnąć po prostu. Bardzo ciekawe jest to, że Ortiz się do mnie przykleił. Ortiz absolutnie nigdy się do mnie nie przykleja. Jeszcze nigdy nie było żadnej sytuacji, że Ortiz się do mnie przykleił. Może to jest pora na spróbowanie czegoś nowego, może robi coś, czego jeszcze nigdy nie robił. Ale to, jak się Ortiz do mnie przykleił, było dla mnie troszeczkę dziwne. Dlatego Ortizowi nie mogę za bardzo zaufać. Tym bardziej wydaje mi się, że mogę sobie wyklearować Juniora, bo jeżeli padł tam frag po reaktorze, to Junior nie mógł mieć wtedy kill cooldownu. Ponieważ on mógłby wtedy normalnie zabić, a skoro nie zabił, to znaczy, że Junior jest niewinny, zatem Junior jest crewmate'em na 100% i Junior teraz tutaj wybiegł, szkoda, że nie wiem z kim on tutaj był, ale Junior jest Ortiz, o Jezu. Jezu, jak dobrze, że ciało. No, akurat Ortiz go. No, co tu dużo gadać? Kto go widział? Dzień dobry. Mogę powiedzieć? Powiedz. Uwaga, sprawa no, wygląda pewnie. Bardzo proste. No pewnie, masz mikrofon. Patka na moich oczach zabija Patmaza. Nieprawda. Okej, okay, czy wiemy? Dobrze, to zaraz się dobra, tym zajmiemy. Dobra, czy ktoś widział? Ja mam bardzo mocną kontrę. Ciało Zachy. Ciało no, Zachy, czy ktoś widział? Czy ktoś jest na admin panelu teraz? Może być Junior, jeżeli dobiegł, jeszcze chyba, nie dobiegł. Że nie dobiegł. A mam pytanie, czy ktoś widział Zachę? Niestety nie mam. Nikt nie widział Zachy w tej rundzie, okej. Okay. Dobra. Na pewno to musiało być. Wydaje mi się. Ja chcę tylko powiedzieć, że Bloody self-reportował ciało właśnie. Że a ja chciałbym powiedzieć, że wpadka wyskoczyła taka wsiu z węcika. Bloody. I my przy słupku z węcika. Przypominam koniec ostatniej rundy. No, mi się wydaje, że to nie był Bloody, mógł nie walnąć. Tak, bo rzeczywiście byłam z nim cały czas w specimenie i widocznie je marynował, a teraz będzie próbował zrzucać na mnie. Dobra, no chłopie w moich oczach zabił, Nexo, ty masz jakiś problem, że mnie? Był Zacha. Bardzo 100%, no. Zabiła na moich oczach gdzie i teraz się tłumaczy. Zacha? Zachę zostawiłem, jak ja zostałem przy tym pierdzielniku, zaraz który się robi pod labem. Bloody zabił na on moich w górę oczach, no i nie wiem, czy on szedł do laba, czy poszedł w lewo, wpadka. W stronę tak, ja zabiłem elektryka. Na twoich oczach. Wszyscy ale tam wiedzą. Go widziałem ostatnio. Przecież. Ktoś to był wtedy po lewej, tak, ja tak byłem. I zgłosiłem ciało. Junior. Ej, słyszeliście, co powiedziała wpadka? Skoczyłem do Wenta i Junior, i tobie, Junior ciało. Tobiasz, ja... Zagłosujcie proszę wszyscy, Junior, Tobiasz, ja zagłosujmy proszę na to Ortisa, on jest na 100% impostorem. Mandzio jest drugim, nie, nie głosujcie, wpadka jest 100%. Wyskoczyłeś, nie wyskoczyłeś, no wyskoczyłeś. Junior, Bloody i wpadka to jest 50-50, Ortiz to jest 100%. A skąd wiesz, że ale nie głosujcie, bo... Dosłownie powiedziałem, pytałeś, gdzie on był ostatnio, powiedziałem ci, żeby ci pomóc. Ortiz z takiego powodu, ale wpadka przed chwilą powiedziała, że wskoczyłem do wentu, bo jak mogłem wyskoczyłeś z węta, chodziło mi o to, że wyskoczyłeś, dlatego jak ktoś był na admin panelu. To by zobaczył, ja pierniczę, że... naprawdę. Dobrze, nice. Nie, dobrze prawdopodobnie wyszło, dobrze wyszło. Wyszło, ale dlaczego? To nie ma wyszło bardzo dobrze, wyszło Overall bardzo dobrze. Git. No właśnie, dlaczego nie chciałem, żeby Mandzio głosował, bo Mandzio specjalnie to zrobił, żeby był remis, no. Mandzio zrobił. Ale bardzo dobrze, że jest remis. Żeby nam znowu skill zadobował na 7. To jest głos na 7. To jest głos na 7. Gdzie tak naprawdę nie mamy pewności, jak się to skończy. Skończę swoje taski. Jedna jest prawdopodobnie, myślę, że jeden na 100% Ortiz. No i Bloody też trochę bronił Ortiza, jakby nie patrzeć. O. Super, dziękuję za przycisk. Ja chciałem tylko wytłumaczyć Bloody, dlaczego ja powiedziałem, żeby zagłosować na Ortiza. Okej, okay, rozumiem, że nie chcesz wysłuchać mnie, okej, okay, to nie mówię. No dobra, mów. Ortiz oraz Junior to były dwie osoby, które były w specimenie. Przed wejściem do specimena wbiłem na admina i zobaczyłem.
Ja byłem w specimenie. Jak dobiegłem do specimena, minął mnie Junior, a Ortiz wrócił z góry od prawej strony, gdzie wcześniej się udał Zacha, zatem pewnie Ortiz tam zabił Zachę i wrócił normalnie do specimena. Nie, 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 czekaj, bo to trochę nie trzyma się kuły, bo teraz próbujesz sobie dodać za dużo, bo ja ci powiedziałem tylko, że ja wtedy byłem i on poszedł go, gdzieś i poszedł w górę i nie wiem, czy poszedł w lewo, czy w prawo. Na pewno poszedł w prawo, ponieważ po lewej stronie go nie widziałem. Ale powiedziałeś, że byłeś w specimen roomie. A ja chcę tylko powiedzieć, że ja mówiłam, że ty wyskoczyłeś z Venta, chłopie, dlatego mówię, że ktoś jest na admin panelu, to musiał powiedziałeś, wiedzieć, że byłeś, wskoczyłem. Był tak ktoś, siak, nikogo nie było na adminie. Patka, Patka zabiła na moich oczach Patmaza. Możemy ją wrzucić, proszę? No, ale to jest... ale przecież mówię to samo o Bladim. To jest słowo versus słowo, Bladim. No przecież, naprawdę, już teraz jestem zdenerwowana. No ja dobra, a Ortiz to nie jest... Ortiz jest pewny, rozumiem, tak? On jest pewny moim zdaniem. On jest moim zdaniem pewien, ale to nie znaczy, że trzeba głosować. Ale Mandziu, nie możesz mówić twoim zdaniem, bo to całe lobby cię simpuje. Jak powiesz jedno, to każdy tak robi. Nie, nieprawda. No tak jest. Walmy Bladiego, chłop zabija przy mnie. Nie, ja bym to skipnął, bo to jest 7. Wcześniej próbował się kierować, łażąc za mną. Nie chodziłem ani razu za tobą. Ja to skipuję. Nie chodziłem, tylko spotkaliśmy się w specimenie, to nie nazywam, tak, nie nazywam tego chodzeniem za kimś. Bladi, skip, dawaj. Nie, ja głosuję na wpadkę, bo wiem, że jest impostorką akurat. Ja w następnej rundy proponuję skipów Mandza wyrzucać ze statku. A zobaczycie, jeszcze się okaże, że Mandzia będzie drugim i będzie wam głupio. Nie rozumiem tego baby rage'a o skipowanie na 7. Nie twierdzi, że nie jest Bladi. Już zobaczycie, już nigdy nie skipnę na 7 i zobaczycie, jak trzeba będzie... Jezu, naprawdę? No gościu, no spoko, że widziałeś, ale to jest słowo przeciwko słowu. Wy dwójkę nadajecie na jedną osobę i możecie być dwójką impostorów, którzy nadają na jedną osobę, absolutnie. Skipowanie się na 7 jest absolutnie normalną praktyką i nie rozumiem, wy czym macie teraz problem. O co wy macie ból? Przykro mi, ale widziałem to Ortiz. Ortiz właśnie zabił Tobiasza na moich oczach. Wpadka nie. Również była w tym elektryku, zatem zgaduję, że to jest duo Ortiz plus Wpadka, zanim Bladi zacznie no, na mnie... Zanim zaczniesz Bladi na mnie nadawać, widziałem, że to nie zabiłeś ty, nie miałeś żadnej animacji. Jeżeli mnie podejrzewasz, Bladi, to wygłosujmy Wpadkę, na którą chciałeś głosować już od dwóch głosowań. Czy będziesz usatysfakcjonowany? Tak, wtedy będę usatysfakcjonowany. Wtedy będę usatysfakcjonowany. Wpadka, podaj swój ród. Podaj swój ród, Wpadka. Szybciutko. No mój ród był taki, że bez skitu nie pamiętam, ale byłam na weaponsach najpierw i zgasło światło, jak byłam na weaponsach i z weaponsów pobiegłam na O2 i byłam na O2 i na O2 zrobiłam śmieci, których zapomniałam wcześniej zrobić, a potem z O2 biegłam do góry zewnętrzną stroną, bo zgasły światła. Dobrze, czyli byłaś O2 elektryk, tak? Tylko to chcę wiedzieć. Tak, tak. Nie, byłam Ortiz... jeszcze w medbayu, zaglądałam do medbayu, bo zrobiłam wszystkie taski i łażę po mapie, jak gdy wilka rzeczywiście, ale zrobiłam wszystkie taski, no. Ja widziałem, jak Ortiz zabija na moich oczach, ale ja wiem, że ja Bladiego nie przekonam do zagłosowania na Ortiza. Dobrze, Maciu, nie przedłużaj teraz, proszę cię. Bo jeżeli będziesz przedłużał, to znaczy, że ty jesteś impostorem. Bo jak chcesz się dowiedzieć, byłem całą rundę prawie na adminie. Więc będę wiedział, kto jest impostorem, jeżeli podacie mi swoje ruty do jasnej cholery. Więc Ortiz, teraz ty. Ja jeszcze na sekundę weszłam, ale tylko zajrzałam do medbaya, mogło być widać przez sekundę. Dobra, ja głosuję na co chcecie, jak Madzio z Bladim wygra, to mam... To zagrajmy na Wpadkę, dobrze? Rozumiem, Bladi, że na Wpadkę chcesz, tak? Tak, na Wpadkę. No czemu dla mnie to jest Bladi? Bladi zabił! No dobrze, wiemy, Wpadka, ja zabiłem. No dobra, masz rację. Złapałeś mnie na gorącym uczynku, Wpadka. To nie mógł być teraz Bladi, bo Bladi by nie zabił Nexa w tej sytuacji. A Nexa zginął tam wcześniej, albo wyżej, albo wcześniej. I tyle. Ty, zabij jego. Ortiz, zabij Bladiego. Bladiego zabij, Ortiz. Bladiego zabij. Bladiego zabij. Idź, Bladiego zabij. Nie mnie, Ortiz. Bladiego zabij. Zabij Bladiego, Ortiz. Nie mnie, Bladiego powinien... Zabij Bladiego, Ortiz. Zabij Bladiego, Ortiz. Zabij Bladiego. Nie zabijaj mnie. Zabij Bladiego. Dobra. I zabij, Ortiz, Bladiego. Bladiego zabij. No zabij Bladiego, Ortiz. No Bladiego zabij! Nie mnie, Ortiz, Bladiego, chodź. Junior, chodź, my się odsuniemy. Chodź, Junior, chodź. Zabij Bladiego, Ortiz. Ortiz, chodź, zabij Bladiego. O, gdzie Bladi zniknął? Wyszedł już stąd.
O nie, zamknąłeś się tam z Juniorem i się teraz otworzą drzwi i będzie martwy tego. To też jest dobry pomysł. No dalej, Ortiz, zabij Bladiego. Bladiego musisz zabić, Ortiz. No zabij go, ja od razu zgłoszę. No zabij go, Ortiz, musisz go zabić. Bo przegrasz to, no Ortiz, Bladiego zabij. No Ortiz, no miałeś okazję. No Bladiego zabij, albo Juniora, tylko by nie, bo oni mnie wygłosują zamiast ciebie. Twoja jedyna szansa na zwycięstwo, Ortiz, to jest zabicie Bladiego. No, nieźle. Wygląda na to, że po zgaszeniu świateł... Kolejny raz te drzwi? Że po zgaszeniu świateł doszło do morderstwa. Tak się składa, Junior, że niestety nie byłeś z nami, żeby dotrzeć, to pociągnął tutaj za nóż. Specjalnie odszedłem, żeby jeden z was zabił, bo już miałem dość tego biegania w kółko. Kto to mógł być? No ten ton to masz wyperfekcjonowany, naprawdę. Znowu chcieliśmy na drzwi zrobić. Ortiz, daj mi odpowiedź na pytanie, które zadałem ci w poprzedniej rundzie, bo przecież tak? Się od niego wymigałeś. Śmiało. Znaczy, nie dało się dojść do głosu w ogóle. Nie, powiedziałeś mi, że stałeś przy drzwiach, jak ja się pytałem ciebie o ród w poprzedniej rundzie. Nie, to wtedy trzymałem się w sumie chyba początek rundy za Nexę, ale już nie miałem ani jednego tasku skończonego, po prostu patrzyłem, jak robi butle i potem chyba zgaszczył światło na chwilę, on poszedł w dół, bo na górze go już nie widziałem i potem zwróciłem chyba przez znowu O2, poszedłem znowu do laba i już nie pamiętam, co koniec robię. Mówię, nie miałem tasków, totalnie. Teraz też biegaliśmy tylko jak kurczak bez głowy. Dobra, to ja też poproszę o 20 sekund. W momencie, śmiało, kiedy było pierwsze głosowanie na 7, sforsowałem głosowanie na Ortisa, przez co udało się uratować wpadkę jeszcze przez chwilę. Później na kolejnym poszedł znowu skip. Następnie rzuciłem wpadkę pod autobus, ja bym był impostorem, żeby pójść na kompromis z Bladeuszem. A teraz potencjalnie zamordowałem go zimną krwią, zostawiając Ortisa, na którego naciskałem już od 3 rund wstecz. To miałby sens. Czy zrobiłem aż takiego długiego long game'a tutaj, impostorskiego, żeby Ortisa wydupić, czy po prostu wiedziałem, że był impostorem? Znaczy ja wiem, że Junior to nie jest, więc wychodzi na to, że tak. Dobra, głosujcie na siebie, ja się muszę zastanowić, jeszcze mam chwilę czasu. Ciężki orzech do zgryzienia, Junior. Znaczy ja myślę, że dwa razy z tego samego myślałem, że tego nie zrobić, ale jednak się udało, więc nic to nie zmienia. Junior, głosuj. A niech będzie. Junior, naprawdę. Junior, teraz crewmate'em grasz, jakby co? Ale easy Junior. Easy wpadł, mówiłem. I... Ale że ja zabijam jeden na jeden to, i widzi mnie jedna osoba nie i daje... zapasowało mi tylko to, że Mandzio, ty zawsze jak starasz się być... Jak jesteś postępem, starasz się mówić spokojnie, a potem Ale czujcie, że Ortiz zabił przy trzech osobach i nie został wyrzucony, ten, a ja jestem Junior, sytuacja jeden no, na jeden jestem wyrzucony. Tak, tak, że wiesz, no wyrzucił Mandzio, jakby wyrzuciliśmy wpadkę wspólnie, co nie, Mandzio sam zaproponował. Ale weź pod uwagę, że Mandzio często jak jest impostorem, to w momencie, kiedy już wie, że wszyscy zagłosują na drugiego impostora, to go podwala specjalnie. No nie, Mandzio zaczął grać nie szablonowo, nie wiadomo jak teraz trzeba grać na Mandzia.